Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj tak naprawdę zaczynamy sobie nowy miesiąc, zaczynamy listopad. No i wydaje mi się, że kilka dni mnie nie było, a tutaj dość dużo się podziało, dlatego też dzisiaj będzie taki odcinek bardziej pogadankowy, żeby wam powiedzieć co i jak, co tutaj się generalnie wydarzyło. Był strasznie duży zamęt, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o speed server, zaraz do tego przejdziemy, zaraz wam powiem o co chodzi i tak dalej. I druga sprawa to wiem najprawdopodobniej jaki będzie event w czwartek, dlatego że ostatnio, jak pewnie wiecie, to zostało zapowiedziane, że coś zupełnie nowego będzie właśnie w czwartek i najprawdopodobniej wiem jaki to będzie event, dość ciekawy wydaje mi się, ale o tym to już pogadamy sobie na koniec. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma co tydzień nowe gierki na wyprzedażach i nie tylko, ale w tym momencie jak widzicie mamy halloweenową kolekcję, wejdziemy sobie tu, zobaczymy co mamy ciekawego, no i jak widzicie naprawdę dużo gier o tematyce horrorów. Także teraz wejdziemy sobie na Resident Evil Village, dlatego że kojarzę tą gierkę i bardzo mi się podobała. No i oczywiście korzystając z mojego reflinka, który macie w opisie tego filmu, dostaniecie 1 euro na start, czyli około 4,50, więc polecam z niego założyć konto. No i jeszcze mamy nasz kodzik rabatowy, czyli Neutral, o którym już pewnie dobrze wiecie, który daje wam 3% zniżki na każdy zakup. No i tutaj wchodząc już przy płatności, pytają nas, czy mamy kod rabatowy, klikamy to, podajemy Neutral, klikamy zastosuj, no i jak widzicie dostajemy 3% zniżki, także uważam, że naprawdę warto. Oczywiście jeszcze, zanim do tego przejdziemy, to wiem, że pewnie czekacie na relacje z Maga oraz z Zabójcy, co tam się podziało, bo miały być to fite weekendy i faktycznie tak było. I myślę, że z tych klas odcinki wyjdą jutro i w czwartek. Jeszcze nie wiem dokładnie, czy na przykład jutro z Maga, czy z Zabójcy, czy na odwrót. No ale w każdym razie w kolejne dwa dni też te filmy będą. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ten dzwonek jest ważny, żeby mieć powiadomienia o filmach. No i możecie oczywiście wbijać na Discorda i na Twitcha. Linki są w opisie, linki są przy piątym komentarzu, zapraszam serdecznie, ale tak, łapeczka w górę i subik to najważniejsze rzeczy i przebiliśmy w ogóle już 13,5 chyba tysiąca, czy 14,5, nie, 13,5 chyba, już nawet nie wiem, mniejsza z tym, w każdym razie kolejna okrągła liczba została zdobyta. Dobra, no i co z tym speed serwerem, bo tak jak ogłaszałem, nie było teraz filmów przez kilka dni i w zasadzie no ja nie miałem w ogóle czasu, żeby nagrywać i tak dalej, więc po prostu mnie nie było. Wróciłem sobie w piątek wieczorem do domu i chciałem zobaczyć, jak w ogóle ten speed server idzie, nie? Jak to wygląda i tak dalej, jak tutaj sobie gracze radzą. No ale niestety speed server w piątek był tak zlagowany, że ja nawet nie mogłem się zalogować na postać, żeby po prostu wejść i zobaczyć tą topkę, którą właśnie teraz widzicie, bo lagi były okropne. Po prostu no strasznie to było przeciążone, ludzie nie mogli robić w pierwszy dzień nic, nie mogli nabijać klasera, strasznie ciężko im się grało, chociaż widziałem, że i tak inni ludzie, w sensie no jacyś tam sobie radzili, jakoś to tam te levelowanie szło, no ale lagi były przeokropne i właśnie przez to bardzo dużo osób straciło właśnie pierwszy dzień, przez to, że ten serwer był tak zlagowany. Z tego co wiem, nie dochodziły w ogóle grzyby niektórym ludziom, bardzo dużo tam się skarżyło, że zakupiły jakiś pakiet, tego pakietu nie było, musieli czekać na tę odpowiedź supportu, natomiast support nie działa, jak pewnie wiecie, w weekendy, raczej jest to rzadkość, żeby oni odpowiedzieli w weekendy, więc to też był problem kolejny. W poniedziałek było święto, więc również oni za bardzo tam nie pracowali, z tego co wiem, także no generalnie strasznie duża wtopa i strasznie dużo osób się przez to, no można powiedzieć, że zniechęciło do tego serwera, albo po prostu no znowu tam jakiś ogromny hejt powiedzmy spadł na playę przez to, że właśnie no tak to wyszło, że nie zostało to przetestowane. Z tego co wiem, co jeszcze ciekawe, speed server, nie jest to potwierdzone, ale z tego co wiem, speed server działa na tym nowym backendzie, czyli po prostu tym, co oni teraz na tej becie testują, o której ja już nagrywałem, to po prostu postanowili wypuścić ten speed server właśnie na tym nowym backendzie, mimo że nie jest on jeszcze do końca pozbawiony wszelkich błędów, bo cały czas te beta testy trwają. No i to jest kolejna sprawa dość dziwna moim zdaniem. Właśnie to się łączy z tym speed serwerem, bo bardzo możliwe, że nawet i przez to były lagi, no bo wiadomo, że na przykład W50 jak startowało, to wydaje mi się, że hype na W50 był nawet większy aniżeli na ten speed server, a mimo wszystko tamtych lagów w pierwsze dni nie było. Tutaj no tutaj raczej, no jak sami widzieliście, były, dopiero w sobotę widziałem, że to jakoś zaczęło sprawniej chodzić, w piątek była tragedia. No i tutaj właśnie jeszcze co do tego nowego backendu, to mam taki ciekawy screen dla was, jak to się stało, że na speed serwerze już w sobotę, już nawet po północy w piątek były takie osoby jak na przykład Davalon, które już tam miały ponad 350 level, bo właśnie tak to wyglądało. Davalon tutaj cały czas jest pierwszym,
Tu w ogóle jeszcze jest kwestia youtuberów na tym speed serwerze, ale do tego zaraz przejdę. Dawalon jest pierwszy, jak widzicie. No i generalnie tutaj no, on ma 371 level, ale tutaj już widzimy, że jakieś 338, 328. Także no dość szybko, jak na to, że to jest kiedy w piątek to wyszło, czyli to jest powiedzmy piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, czyli to jest w sumie piąty dzień serwera, jakby nie patrzeć. No ale tak jak mówię, już w sobotę po północy taki Dawalon miał ponad 350 level. Jak do tego doszło? Po pierwsze, ja tego nie wiedziałem, ale lochy dają tutaj 4 razy więcej expa niż normalnie, czyli na przykład jak tam lochy na tym późniejszym etapie dają 300 milionów expa, to z tego co wiem, tutaj na tym serwerze dają tego expa razy 4, czyli po prostu tam 1 200 000 000. No ale jeszcze ciekawa sprawa, dość zbugowana również, to wam pokażę. To jest screen, ktoś tam wysłał na Discordzie u mnie na serwerze, natomiast to bodajże pochodzi z kanału Dorzera, czyli tam niemieckiego youtubera shakesowego. No ale w każdym razie, jak sami możecie zauważyć na tym screenie, jeżeli odpowiednio szybko klikało się lochy, nie wiem z czego to wynikało, czy z tych lagów, czy z tego nowego backendu, czy no nie mam pojęcia, to można było jeden z loch zrobić kilkukrotnie. Jakby to śmiesznie nie brzmiało, tak właśnie było i to widać na tym screenie, gdzie na przykład tutaj jak widzimy Rampstar zrobił sobie na przykład 4 razy czwarte piętro w cyrku, nie? No i wiadomo, tych leveli idzie od groma, no bo jeżeli to jest razy 4, wiadomo, że dużo dają leveli te cyrki grozy, te 13 piętra, to piekło i tak dalej. No a to jeszcze razy 4, jeszcze kilkukrotnie dane piętro można było zrobić. No to tego expa było od groma. Co za tym idzie, właśnie tak szybko tutaj. Wiadomo, że to jest speed server i tak te levele by szybko szły, no ale przez to właśnie już tutaj Dawalon, jak widzimy, małymi kroczkami się zbliża na przykład do 400 poziomu. Bo tak jak mówię, no tak to działało. Odpowiednio szybko klikałeś po prostu i bugowało ci się to, dostawałeś kilkukrotnie nagrodę za to samo piętro, czyli po prostu no głównie expa, bo tam głównie się expa dostaje. Nie wiem, możecie sami ocenić, jak to wygląda, no bo naprawdę dość śmieszna sprawa i dość dziwna, że na speed serwerze, który strasznie był nahypowany, strasznie dużo youtuberów go reklamowało, też przez to, że można wygrać te awatary, to nie była taka zwykła edycja speed serwera dla zabawy, tylko właśnie przez te awatary również myślę, że dużo osób zdecydowało się tutaj grać, no bo sami wiecie, jak to wygląda. Jakby nie było awatarów, no to tak naprawdę co, no jesteście w tym top tam powiedzmy 30, jesteście widoczni już na stałe, jeżeli chodzi o tą edycję speed serwera, no ale oprócz tego nic z tego nie macie, a postać jakby idzie w zapomnienie, no bo po tych 30 dniach po prostu serwer jest zamykany. Natomiast no jak widzicie tutaj te awatary również myślę, że dużo osób skłoniły do tego, żeby sobie na tym serwerze grać i ewentualnie te awatary wygrać. No a tutaj takie coś. No i wiadomo, no przez weekend, tak jak mówiłem, nie było odpowiedzi od supportu. Nadal nie ma takiej oficjalnej, ale ma być. Być może jak dzisiaj o 16 ten film wychodzi, to już właśnie ta odpowiedź jest. Dużo osób domagało się resetu serwera, żeby zacząć totalnie od nowa. No bo wiadomo, kto tam sobie skorzystał z tego błędu, to sobie skorzystał. Kto nie, no to nie. Wiadomo, że tutaj w grę wchodzą duże pieniądze, bo ludzie wydają jednak sporo na ten serwer. To pierwsza sprawa, no a druga sprawa, wchodzą też te awatary, nie? Że ktoś może wygrać awatar totalnie niesprawiedliwie, bo na przykład dostawał tam po kilka razy exp za jeden log, wiecie o co chodzi. Dobra, to już może schowam, bo chyba już kto miał widzieć, ten widział. Także no dość no takie dziwne moim zdaniem, no i nie wiadomo, no resetu raczej nie zrobią, tak jak mówię, dużo osób się domagało tego resetu, ale raczej tego nie, to nie zostanie zrobione, no bo chyba by to już szybciej po prostu zostało zrobione, już nawet wczoraj, bo widziałem, że wczoraj tam część play pracowała, powiedzmy, bo to święto z tego co wiem nie jest w całych Niemczech, z tego co tam pisali. W każdym razie no już ten reset by pewnie został zrobiony, coś by zostało w tym temacie zrobione. No a póki co nic nie ma, dzisiaj może jakieś będą oficjalne newsy, no ale zobaczymy. No i kolejna sprawa to są youtuberzy, którzy grają na tym serwerze. Też nie mylcie na przykład Dawalona z youtuberem, bo Dawalon to nie jest youtuber, on nie jest partnerem Shakes, on nie współpracuje z nimi, on ma awatar dlatego, że go wygrał na jakimś tam innym serwerze, nie wiem dokładnie na którym, ale on po prostu ten swój awatar wygrał i teraz, bo dużo osób, to mnie strasznie irytuje, jak dużo osób się tam wymądrza i mówi, że na przykład bez sensu, że taki Dawalon jest top 1, jak to jest youtuber. No nie, bo to nie jest youtuber, on ma awatar, bo po prostu go wygrał i teraz być może chce wygrać kolejny, no i po prostu sobie zmienić ten swój stary na jakiś nowy, bo mu się może znudził, nie wiem. W każdym razie on nie jest partnerem Shakesa i tak dalej, więc nie ma go co totalnie do tego porównywać.
Natomiast no jak widzimy w tym top 10 mamy już dwóch youtuberów, którzy są partnerami Shakesa, między innymi Pierre i Zebo i iPierre dokładnie. No i w top 50 jest ich o wiele więcej. Tu mamy, jak widzicie, Zompeya, mamy Fifko, mamy Dorzera. No bardzo dużo jest tych youtuberów i dlaczego ja o tym mówię? Ano dlatego, że nie wiem, jak to będzie rozstrzygnięte. Moim zdaniem dość źle, w sensie no to jest moje zdanie, nie? Wiadomo. Dość źle, że po prostu youtuberzy są w stanie, mają takie możliwości, żeby wbić tutaj do tego top 50, dlatego że no ludzie nie będą pewni, co się stanie. Jeżeli taki youtuber wygra awatar, no to będzie to niesprawiedliwe, wiadomo, z oczywistych względów. Natomiast z tego co wiem, dużo youtuberów nie chce brać, być w ogóle pobranych pod uwagę w tym rankingu. Z Sombej, z tego co wiem, ma po prostu pogadać tam jakby z górą, z tego co pisał na Discordzie, żeby po prostu youtuberzy z oczywistych względów nie wygrywali tych awatarów, nie byli po prostu brani pod uwagę w tym rankingu. Czyli na przykład jak tutaj Zebo i iPierre jest 9 i 10, no to na ich miejsce sobie wskoczy 11 i 12, no nie? Wiecie o co chodzi? Że oni po prostu są całkowicie niebrani, a jeżeli tak to nie będzie działać, to tutaj na przykład Sombej zapowiedział, że przed końcem tego serwera usunie swoje konto, żeby po prostu go nie było w tym rankingu, no bo wiadomo, że nie chce zabierać szansy innym i to jest jak najbardziej spoko zachowanie, z tego co wiem Dorzer tak samo zrobił, no bo wiecie, no youtuberzy i tak tych awatarów mają przeważnie po kilka i tak z tego co wiem, kiedy chcą to mogą poprosić o nowy, czy to z okazji jakiegoś nowego serwera, czy to z czegokolwiek po prostu, tak jak ja na przykład dostałem tego swojego mrocznego elfa, ten niebieski awatar, no to też po prostu poprosiłem i tyle, więc to jakby no bez sensu, nie? Bez sensu, dlatego też nie rozumiem, dlaczego aż tak tutaj jest dużo tych youtuberów w tym top 50, no ale to już nie moja sprawa. Ja w tym nie chciałem brać udziału za bardzo, po pierwsze z tego powodu, że po prostu nie miałem czasu w ten weekend, nie bez powodu te filmy się nie pojawiały, no a druga sprawa, że po prostu no po co, nie? Po co na moim miejscu, oprócz tam się pobawić, tak jak tutaj Zombie pisał, że to jest dla zabawy i po prostu to konto może usunąć, no to oprócz zabawy, no to po co na moim miejscu po prostu jakoś tam, nie wiem, w ten ranking ingerować, powiedzmy. Takie jest moje zdanie, z takiego założenia wychodzę. No ale wiadomo, różnie to bywa. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi generalnie o ten speed server, już pomijając to wszystko, no to jak widzicie ranking wygląda tak piątego dnia, tak jak mówię, już drugiego tutaj były 350 levele, Davalon miał 350, no i tutaj no top 10 się tak prezentuje. Generalnie jeżeli chodzi o top 50, jeżeli nie bierzemy tu pod uwagę youtuberów, no to jest Turor, z tego co widzę, póki co na 17 miejscu, więc nie ma go w tej pierwszej dziesiątce, ale pamiętajmy, że to jest dopiero piąty dzień, a ten serwer będzie trwał miesiąc, więc tutaj się jeszcze bardzo dużo może zmienić. Dajcie mi znać w ogóle w komentarzach, co wy myślicie o tych wszystkich błędach, czy chcecie tam na przykład, nie wiem, co tydzień, żeby zaglądać na ten speed server, żeby sobie sprawdzać, jak to wygląda ten ranking i ewentualnie omawiać. W każdym razie, jak tutaj widzicie, z Polaków mamy właśnie Turora, chyba mu ktoś zabrał nick, bo się nazywa Speed Turor. W każdym razie, no tutaj po flagach patrząc, no to za dużo Polaków nie ma, może jest ktoś, kto się po prostu ukrywa albo coś, no ale ja tu też tutaj z nicków za bardzo nie kojarzę. Wiem, że na przykład no w zasadzie tyle, nie? Widziałem tutaj gdzieś Bladiego jeszcze był, no ale Bladi to jest youtuber, no to się nie liczy za bardzo, więc w sumie z Polaków może ktoś napisać, jeżeli ktoś ogląda, jest w top 50, ale nie ma flagi, no ale mamy Turora i chyba tyle z tego co widziałem. Tu jeszcze o Embania, z tego co widzę, to też jest prawdopodobnie Polak, więc on się załapuje do tego top 50. No ale reszta no to tutaj jest już poza właśnie top 50. Jacyś Polacy mamy, na przykład Resa tu widzę, mamy jakiegoś Pedro, no ale to wiadomo, i tak będąc w tym top 100 to jest bardzo ładny wynik i w dalszym ciągu mają szansę na zdobycie tego top 50, żeby ewentualnie mieć szansę na awatar, no ale wiadomo, że teraz to już będzie, wydaje mi się, że może nawet coraz łatwiejsze, bo podejrzewam, że sporo osób się wykruszyło przez te błędy i tak dalej, więc może i faktycznie jest szansa. Przypominam, że oczywiście gwarantowany awatar ma top 10 osób, natomiast między top 10 a top 50 zostanie wylosowanych jeszcze 10 osób właśnie do awatara, więc łącznie tych awatarów jest 20. No i tak to wygląda. Tu w ogóle gildia pay to win, totalna dominacja, jeżeli o to chodzi. No i tyle, nie? Tyle, jeżeli chodzi o takie newsy z tego speed serwera. Myślę, że wszystko omówiłem, tak jak mówię, dawajcie mi znać, co u was ciekawego i co w ogóle myślicie na ten temat tego speed serwera, czy gracie, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, i teraz kolejna sprawa.
myślę, że dość ciekawa. Ostatnio, gdy zapowiedziane były eventy na w tamtą środę bodajże, poczekajcie, ja tutaj sobie wbiję na tawernę, żeby mieć to przed sobą, jak zostały zapowiedziane właśnie eventy, jakie będą teraz, czyli ten halloweenowy event, gdzie była ta wiedźma i to wszystko, no to oczywiście standardowo, jak co tydzień, został zapowiedziany też event na następny weekend. No i będziemy mieli event expa plus piaski czasu, czyli po prostu te tańsze klepsydry. No i dodane zostało, że and something completely new on Thursday. Czyli coś kompletnie nowego, co będzie miało miejsce w czwartek właśnie. No i jest taki kalendarz eventów i z tego kalendarza eventów zostało dodane coś takiego. To jest oczywiście przeciek, nie bierzcie tego jako pewnik, ale no raczej ten kalendarz się nie myli, więc wydaje mi się, że mają faktycznie rację. Tu może wam pokażę. Coś takiego, co się nazywa Lucky Day. Lucky Day, który, dzięki któremu możemy znaleźć Lucky Coinsy podczas jakby robienia misji, jak sami widzicie. Możemy kręcić kółkiem 40 razy zamiast 20. To uważam, że jest bardzo ciekawe, bo jeżeli mamy szczęście, to jeżeli kręcimy za Lucky Coinsy, to możemy naprawdę dużo grzybów dzięki temu zyskać. Jeżeli kręcimy generalnie, no to bardzo dużo surowców do, powiedzmy tam, do twierdzy i tak dalej, bo wiadomo, że jak się ma tą 20 twierdzę, to z tego kółka naprawdę fajne ilości lecą. No i możemy zagrać 20 razy zamiast 10 w tą gierkę u tego hazardzisty, czyli po prostu w te kostki, co też uważam, że jest bardzo fajne, bo wiadomo, jak nam się wylosuje 4 albo 5 kostek, no to ilości tego drewna, tego kamienia, tych kryształów i tego wszystkiego jest duża, no a jak możemy zagrać więcej razy, no to mamy po prostu większą szanse, że faktycznie nam się uda coś ciekawego wygrać. No i właśnie to się nazywa Lucky Day i właśnie w tym kalendarzu eventów było to na 4 listopada, czyli po prostu na ten czwartek, który będzie teraz już w sumie za 2 dni. No i tak jak mówię, najprawdopodobniej właśnie no będzie coś takiego, nie? Będzie taki nowy event. Nie wiem, z jakiej okazji on jest, nie wiem, co się dzieje w 4 listopada, czy to jest jakiś event w Niemczech, czy coś. No bardziej to pasuje coś takiego na Dzień Świętego Patryka, no bo wtedy są te koniczynki i tak dalej, jak widzicie. No ale, że to zrobili właśnie teraz, no to ciekawe. Ciekawa sprawa i wydaje mi się, że dobrze, żebyście byli poinformowani wcześniej, bo możecie sobie uzbierać na przykład więcej Lucky Coinów przez te 2 dni, żeby po prostu móc zakręcić te 40 razy. Event będzie prawdopodobnie trwał tylko 1 dzień, tylko właśnie w ten czwartek, z tego co widziałem. No ale tak jak mówię, to jeszcze nie jest potwierdzone, to są przecieki, ale na 99% jest właśnie szansa, że coś takiego będzie. Także no, tak jak mówię, dość ciekawa sprawa. Dobra, tyle. Dzisiaj taki odcinek, tak jak mówię, pogadankowy, bo myślę, że wypadało zrobić, biorąc pod uwagę te wszystkie afery odnośnie Shakesa i tak dalej. Odnośnie speed serwera bardziej. Po raz kolejny w topa, po raz kolejny niestety, no wygląda to tak jak wygląda, szkoda. Najpierw były te pakiety w wakacje, które dawały niektórym 3 levele zamiast 1. Kto tam kupił w nocy, no to miał przewagę. Kto kupił później już po naprawie, no to dostał tylko 1 level. Później teraz znowu coś takiego. No nie fajnie, no ale poczekamy na oficjalny statement, może jakaś rekompensata będzie, może coś. Chociaż tak jak mówię, no większość graczy jednak, którzy tu grają, domagali się resetu. Ja się bardzo nie wypowiadam, no bo nie gram i mnie to nie dotyczy. No ale domagali się resetu, no jak widzicie, resetu raczej być nie będzie, bo wydaje mi się, że to no zaburzy cały harmonogram, od nowa by musieli startować, od nowa to wszystko robić. Raczej będzie im to po prostu ciężko zrobić, mimo że wydaje mi się, że reset chyba akurat byłby w miarę ok, żeby zacząć to na nowo, bez lagów i tak dalej. No ale dobra, mniejsza z tym, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Wypowiadajcie się w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Tak jak wspominałem, jutro i w czwartek będą odcinki z Zabójcy i z Maga. Nie wiem jaka kolejność, może jutro Mag, a w czwartek Zabójca, może na odwrót, zobaczymy. W każdym razie już wam pokażę, co tam się pozmieniało i coś może jeszcze poklikamy dodatkowo. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i opisie, wbijajcie na Twitcha w przypiętym komentarzu i opisie. No i przede wszystkim ta łapka w górę i ten subik z dzwoneczkiem, to jest najważniejsze, co musicie zrobić. Ja wam pięknie jeszcze raz dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!